Hej, cześć. 4 maja 2013 roku, dzień niepokładowy. Witam Was bardzo serdecznie ze stacji paliw BP, niedaleko Dole, na A36. Jesteśmy cały czas tu, gdzie byliśmy, a to dlatego, że kręcimy długą pauzę. Jak na razie nie zapowiada się, żeby to się zmieniło, nasze położenie. Raczej na pewno się nie zmieni. Chciałbym, żebyście rzucili na coś okiem. Proszę bardzo. Na to powiecie. Powiem Wam szczerze, że to widok, który we Francji jest dość bardzo popularny, mianowicie szczury. Spotkałem też karaluchy. Cóż, w Polsce bardzo się trzeba nachodzić, żeby coś takiego znaleźć. Jeżeli mieliście takie przypadki, zapraszam do komentowania. Ja powiem Wam szczerze, że na parkingach polskich się wystałem, kurczę, też za wszystkich i nie widziałem ani jednego szczura. Tutaj łażą w biały dzień, także z tą Francją, z chwaleniem tej Francji tak za bardzo nie wyskakujcie, bo ja wiem, jak tu jest, widzę po prostu i podziwiam uroki. Także dzisiaj staliśmy cały dzień, byliśmy się wykąpać, teraz poszedłem na taki spacerek wykąpany, zaraz kładę się spać, chociaż mi się cholernie spać nie chce, ale trzeba się położyć. No niestety trzeba. Ale jutro tylko jest niedziela, w poniedziałek ruszamy, także jakoś to będzie. Poznałem bardzo fajnych chłopaków, takiego Grzegorza z Delty Trans, obok stoi od Mielczarka, bardzo fajny też chłopak tutaj na tym parkingu, także naprawdę te dni mijają i ze śmiechem, i bardzo przyjemnie. Oglądałem sobie przed chwilą film Johna Hex, oglądałem go już kiedyś, ale ja mogę filmy po 20 tysięcy razy oglądać, ja go obejrzę tak, jakbym oglądał pierwszy raz. Teraz mam jeszcze jeden film do obejrzenia, a jak go obejrzę, pójdę spać. Także Wam już życzę spokojnego wieczoru. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Trzymajcie się. Hej!